Jedzą, piją, lulki grają, balą, a wtem nagle... Siema, Anna Danuta! Przybywa tutaj z noclegiem! Dobra, dobra! Dobra, dobra! Dobra, chybnie, wypad! Witam z mojej strony wroga. Pachmalny wieczór? Proszę, a to miejsce dla pani. Co pani namawiają? Może hamburgera? Chudeczkę dla pani. Nie chcę. Dobrze. Czekaj, co ja to... Aha! Danuśka, już tutaj jest, Kasiąka. Byś może zaśpiewała, no to... Okej, zgadzam się. Patrz, jaka tuła. Gdybym ci ja miała skrzydełka jagodka, poleciałabym ja za jajkiem do środka. Usiadłabym ci ja na śląskim płocie, przypatrz się Jasieńku, ubogiej sierocie. Oto jej chłopak, czas na świadczyny! A ja Zbigniew. I weźleję! Ja jest Zbyszko i ślubuję ci śliczną limuzynkę, zrobię ci 4 dzieci i kupię ładny dom. O, zgadzam się! Powiem wam, damy dwarłej nocy księdza, że was na tej para. Dobrze. Czemu ślubował? Bo się zakochałem! Bądź kupi! Krzyżak! Napad! 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 Laska szybciej klam jest za chwilę! Dodaj go! Kim ty w ogóle jesteś? Ja jestem Zbyszaniczka z Kuzewskiego Zakonu. A to ale co nie to jest? Śmiej się dziewo. Zbyszko z Burzańca. Dobra, dawaj go. Wow. Otory tak widziałem. No dobra, przyjrzyj się. Położę ci to tutaj, bo jest syf. Jaki syf? Ostatnio jak jednego ścinaliśmy, to się zżygał, no i niestety. No to jak go ścięliście, no to jak on się zżygał? To te nerwy. Kręć. No ale co? Pamiętaj, że tak. Miecz jest niedestylowany, możesz się zarazić syfilisem, ale to wiesz, też akurat będzie najmniejszy problem. A czekaj jeszcze, a chciałbym zadzwonić do mamusi. Tutaj nie ma zasięgu. Raz, dwa, trzy i... Tego 5 gościu! A kim ty laska w ogóle jest? Przyszła tu. Ale zarąbista, a pasz! Panika, stop, panika. Zoom. A ja?
Podajcie sobie prawe dłonie. I powtarzajcie za mną. Ja, Danuta, ślubuję Ci, miłość, wierność, i uczciwość małżeńską, oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Powtarzaj teraz Zbyszku za mną. Ja, Zbyszko. Ślubuję Ci, Danuto. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. To Bóg złączył człowiek i wierzę. Kurde, zapomniałem. Aha, czy ktoś tutaj obecny ma coś przeciwko temu związkowi? Ja mam. Poczekaj, może chwilę. Straszyłem cię już na wielkie, wyrosłe dziecko. No ale może porozmawiać z nim, przecież taka ładna wypala. Kłamiesz, nie pozwolę. No ale... Musimy wracać do Spychowa. No jak do Spychowa, no? Dobrze, jak już tak ojciec pragnie, wracasz do Spychowa. Idziemy, Danusia, aż to. I się moje dziecko przegra, a ty uradzę! O! Na A teraz pójdziesz ze mną, młoda dama. Gdzie jest Danusia? Jeśli chcesz odzyskać swoją księżniczkę, wstaw się do Szczytna. Wyparszymy psy! My jej nie porwaliśmy, my ją odbyliśmy tylko od zbóju. Precz! Jurand, Jaki znowu Jurand? Ze Spychowa. A tam gówno wiecie, Spychow leży. Po co tu przyjechał? Gdzie Danusia? Jaka znowu Danusia? Moja córka. A co mi to obchodzi? A gdzie ty po co tu jesteś? Do kogo? Do brata Schomberta. No, niech poczeka, matka dzwoni. Za 5 minut nie spróbuję. Czas na fajkę. Brat mówi, że jest już dostępny! O, Jurand! Widzę, że za córeczką się stęskniłeś. Tak, i to bardzo. Zanim ci ją oddamy, musisz się ukorzyć przed zakonem krzyżackim. W jaki sposób? Przez te wszystkie lata plułeś. A teraz klękaj i czekaj. Nie, Smaciarzu, zabiłeś mojego syna! Mój syn nie żyje! Poczekaj tam! Czekam i będę czekał. Gdzie jest ta Danuśka? A proszę, proszę, zapraszam. Już za mną? Pochwalony się mówi! Pochwalony! No, jestem tu ze smutną nowiną. Jaką? Danusię i Juranda porwali i zabili krzyżacy. Po odśpiewaniu tego hymnu.
jest panem Bogiem. No. Dziękuję wam! Żegnajcie! Dzieci też wychowa! A na Kamil! Zbyszko, dlaczego mnie grzywałeś? Cześć, Jagienka. Czy wyjdziesz za mnie? Tak. Jak to się wkłada? Ślubuję tobie, Zbyszku, miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Podejdźcie mi. Ja, Zbigniew. Ślubuję ci, Jagno. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Oraz. Wiem, że to jest straszne dla ciebie. Tuż po stracie żony, ale szybko. Ja mam tak chwilę mecz. Jeszcze raz. Ślubuję jej czy nie? Ślubuję. No. Dobra, teraz. Ja oto są. Jak ja. Aha, ale. Łączę was tym świętym wezmem małżeńskim i mówię wam, co człowiek włączył, Bóg niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła uważam za ważne. Możecie się przytulić, nie całować wam się wiadomo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bracia, za chwilę wyruszymy na wojnę. Teraz pozostańmy na chwilę w ciszy. Zobaczymy, co powiedzą krzyżacy. Urlik po Jungingen przyszyłam ja z tymi dwoma nagimi mieczami. Dlaczego te dwa nagie miecze? Nie. Jak to nie wiesz? Czy mamy szybciej wyjść z obozu? Tak. Królu, kiedy wyjdziemy? Wyjdziemy, kiedy będzie czas. Dobrze. Idź do siebie, precz! Zabijaku!